trudno opisać coś, czego tak naprawdę jeszcze nie opisano. Tobie się to udało, gratuluję. Powiem szczerze, że inaczej wyobrażałam sobie świat tam. Właśnie, każdy sobie inaczej wyobraża, stąd powstała ta moja książka, bo książka nie jest o tangu, natomiast nieinwazyjnie wprowadza w kulturę tego tańca. Dla kogo jest ta książka? Bo odniosłam wrażenie, że nie jest to klasyczne czytadło skierowane głównie dla kobiet. No nie, czytadło na pewno to nie jest. To jest powieść psychologiczno-obyczajowa z elementem thrillera. I ten element thrillera najbardziej niektórych czytelników zaskakuje, bo część osób orientuje się wcześniej, że coś się dzieje, a część dopiero na sam koniec. W związku z tym tu jest też kolejne zaskoczenie. Poza tym bardzo dużo humoru sytuacyjnego jest w tej książce, więc dla kogo ona jest? Tak naprawdę dla wszystkich, którzy lubią książki o czymś, którzy lubią, żeby książka zostawiła ślad na dłużej, a nie czytam i odkładam, bo jednak te bohaterki i ten świat pokazany tutaj przeze mnie, on zostawia ślad. Wiem to z opinii czytelników, zarówno znajomych, jak i całkiem nieznajomych, którzy do mnie piszą, że no właśnie takiego świata nie znają, że to jest fascynujące, bo jest fascynujące, więc jest to książka na pewno dla dorosłych, nie dla dzieci i nie dla młodzieży i dla osób, które lubią i humor, i trochę dreszczu, i trochę misji. Przyznam, że książka jest mocna. Taka miała być. Bohaterki wyraziste. Tak. Nie bałaś się opinii czytelników? Zastanawiałam się, jak książka będzie przyjęta, jak każdy autor, ponieważ napisałam tę książkę po coś. Tak? Chciałam przekazać dużo różnych moich spostrzeżeń i zrobić to właśnie książką, żeby było ciekawie. Także tango oczywiście, ale nie tylko, ponieważ tutaj wiele wątków społecznych jest zawartych i rzeczywiście te opinie bywają mocne. Natomiast jestem zaskoczona bardzo dobrym przyjęciem książki, co bardzo mnie cieszy. Myślisz, że będzie kontynuacja tej historii? Jeżeli pojadę do Buenos, to pewnie tak. Natomiast w tej chwili pracuję nad dwiema innymi książkami, skrajnie różnymi. To znaczy, psychologiczno-obyczajowy rys w obydwu będzie. Natomiast na razie nie przewiduję tanga, ale przewiduję dużo humoru i zagadki.